Moim i Państwa gościem jest burmistrz Ustronia Przemysław Korcz. Dzień dobry. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Jesteśmy po Naradzie Połączonych Sztabów Kryzysowych. Ta narada miała miejsce tutaj w Urzędzie Miasta w Ustroniu. Kto wziął udział w tej naradzie i jakie decyzje zostały podjęte? W naradzie wziął udział pan starosta powiatowy Mieczysław Szczurek, szef Sztabu Kryzysowego w Starostwie Powiatowym, pan prezes uzdrowiska Ustroń Wojciech Budzowski, ja oraz cały sztab kryzysowy miasta Ustroń, czyli naczelnicy i dyrektorzy placówek zaangażowanych w działalność kryzysową na terenie miasta Ustroń. Spotkanie to dotyczyło aktualnie dziejących się wydarzeń tak na Ukrainie, ale związanej z tym też pomocy, która jest realnie przekazywana i przez miasto Ustroń, i przez naszego partnera, czyli uzdrowisko Ustroń oraz American Heart of Poland. No właśnie, konkretnie na jakie wsparcie może liczyć Ukraina czy uchodźcy z Ukrainy? Już od piątku, czyli od kilka dni temu, zaczęliśmy pierwsze jakby akcje pomocowe, czyli stworzyliśmy specjalny link na stronie miasta, gdzie mieszkańcy Ustronia mogli deklarować własną pomoc we wszelakich zakresach, tak? Od pomocy rzeczowej, poprzez pomoc materialną, innego rodzaju, poprzez transport oraz możliwość zakwaterowania oczywiście uchodźców na terenie miasta Ustroń. To było pierwsze nasze działanie. Na dzień dzisiejszy mamy już to opracowane w tym zakresie, że trafia w najbliższych dniach, częściowo dzisiaj, częściowo w kolejnych dniach, 400 uchodźców do obiektów przedsiębiorstwa uzdrowiskowego, w tym 50 dzieci z domu dziecka w Donbasie, częściowo dzieci niepełnosprawnych. I to jest taka pierwsza realna pomoc. Ja w mieście Ustroń szacuję chłonność, tak to może nazwę takim słowem, na przyjęcie uchodźców globalnie na około 1000 osób. Mamy 8,5 tysiąca miejsc noclegowych na terenie miasta Ustroń, z czego te 400 już zadeklarowanych do tej pory przez uzdrowisko. Natomiast na naszej miejskiej stronie mieszkańcy Ustronia, gestorzy już składają również swoje oferty, które szacuje już na ponad 100 miejsc noclegowych. Więc to jest pierwsza jakby ta realna pomoc. Otworzyliśmy punkt zbiórki centralny w mieście, w Miejskim Domu Kultury Prażakówka i tutaj z jednej strony chciałem podziękować już mieszkańcom Ustronia za te oddolne inicjatywy, które się dzieją już od 2 dni. Natomiast my musimy to w pewien sposób zebrać, ukierunkować i nadać temu pewien taki tryb oficjalny, ponieważ nie będzie już przyjmowana, z tego co przekazuje pan wojewoda, indywidualna pomoc na przejściach granicznych. Jest tych rzeczy już tam po prostu zbyt dużo, więc my będziemy w pierwszej kolejności przyjmowali rzeczy, które będą wykorzystywane dla uchodźców już przebywających lub dojeżdżających na teren miasta Ustroń i będą to głównie środki czystości, będzie to odzież, którą też opiszemy, w jaki sposób ma być przygotowana, ma być to nowa odzież. Oprócz tego muszą to być rzeczy, które no nie są zniszczone, tak? To jest bardzo istotne. Zabawki dla dzieci, pomoce szkolne i niepsująca się żywność. I w pierwszej kolejności będzie przekazywana dla uchodźców z terenu miasta Ustroń, a nadmiar według specjalnego trybu do zbiornicy powiatowej i potem do zbiornicy wojewódzkiej. Jesteśmy przygotowani również na długofalową pomoc, czyli wielomiesięczną. Dlatego organizujemy już pomoc psychologiczną, edukacyjną dla dzieci, które tu się będą znajdowały, pomoc rehabilitacyjną i współpracujemy tu z wieloma ośrodkami działającymi na terenie miasta Ustroń, stowarzyszeniami jak i osobami prywatnymi, które tą pomoc oferują. Pomoc administracyjna, która będzie oczywiście spoczywała również na samorządzie, związana z rejestracją uchodźców, z pomocą społeczną, z pomocą zdrowotną. Także szeroki wachlarz pomocy i działań. To się wszystko już dzisiaj konstytuuje. Informacje będą się sukcesywnie pojawiać na naszych stronach. Natomiast dzisiaj dla nas istotne jest to, aby przyjąć te osoby, które w najbliższych dniach przyjdą i zaspokoić ich podstawowe potrzeby, przygotowując się na działanie długofalowe. No właśnie, bo wczoraj pojawiła się informacja, że uchodźcy trafią między innymi do uzdrowiska Ustroń. Rozumiem, że te miejsca są już tam gotowe, tak. Już czekają na pierwszych uchodźców. Oczywiście, te miejsca są przygotowane. Już wczoraj pensjonariusze czy kuracjusze, którzy przebywają w ośrodku, dostali informację, że będą
bazowywani do innych obiektów uzdrowiska. Z tego, co słyszałem, spotkało się to z bardzo dużym, z bardzo dobrym przyjęciem. Osoby, które będą przybywać, już są te pokoje przygotowane. Uzdrowisko Ustroń również zapewnia wyżywienie dla tych osób, co jest bardzo istotne, ponieważ ma takie możliwości własnej centralnej kuchni. My również w mieście przygotowujemy miejsca noclegowe, gdyby okazało się, że te będą niewystarczające. Mamy swoje lokale, czy to w szkołach, czy w strażnicach OSP, czy w innych lokalizacjach. Natomiast w trzeciej kolejności, jeśli byłaby taka potrzeba, będziemy korzystać oczywiście z tych ofert, które spływają już sukcesywnie na uruchomioną stronę miasta Ustroń, więc wtedy w trzeciej kolejności będziemy wykorzystywali te adresy prywatne. No właśnie, jest duże zainteresowanie, sporo tych ofert spływa? Bardzo dużo, tak powiem, taką ciekawostkę. Dzisiaj rano pani do mnie dzwoniła, że ma mi do przekazania 10 mieszkań w mieście Częstochowa na przykład, tak, do mojej dyspozycji. Więc no, odzew jest ogromny z terenu miasta Ustroń, gdzie jednak no, jest ta baza noclegowa bardzo dobrze rozwinięta. Natomiast wiele osób prywatnych przekazuje nawet własne domy po to, żeby uchodźców przyjąć. My to wszystko kompilujemy, robimy bazy i w razie potrzeby będziemy się zgłaszać do tych osób. Także jeszcze raz bardzo serdecznie chciałem podziękować za ten odzew społeczny. Jest on ogromny. Są to stowarzyszenia, osoby całkowicie indywidualnie działające, osoby, które skrzyknęły się ad hoc i tą pomoc świadczą i oczywiście instytucje i firmy działające na terenie miasta, bo odzew jest ogromny. Czy jeszcze raz powiedzmy, bo być może nasi widzowie się zainteresują i też jeszcze będą chcieli pomóc, w jaki sposób, gdzie mogą zgłosić taką chęć? Jeżeli będzie to pomoc rzeczowa, punktem zbiórki jest Miejski Dom Kultury Prażakówka, na którego stronach będzie informacja, w jakich godzinach i jakie produkty można składać. Ta informacja będzie również na stronach miejskich. Jeśli jest to pomoc finansowa, i tu też chciałem ten temat poruszyć, ponieważ ani wojewoda, ani pan starosta nie będą ogłaszali oficjalnych zbiórek na tym szczeblu, więc trzeba korzystać tylko z tych już uznanych marek pomocowych typu PCK, Caritas. Uzdrowisko Ustroń będzie zakładało również takie konto, na które będzie można udzielać wsparcia bezpośrednio dla uchodźców z terenu miasta Ustroń i to konto również znajdzie się na stronach miasta. Jeśli jest to pomoc innego rodzaju, czyli pomoc wolontariacka, pomoc prawna, pomoc psychologiczna, pomoc w udzieleniu środka transportu, czy jakakolwiek inna, plus baza noclegowa, na linka na stronie miejskiej można się zalogować i tą pomoc zgłosić. My odpisujemy na każdą taką informację. Przed jakim wyzwaniem stoją magistraty, stoi Urząd Miasta, bo to jest taka sytuacja, no nikt się tego nie spodziewał, że się to wydarzy, że to będzie miało miejsce. Wie pani co, powiem tak. Ja jestem pierwszą kadencję burmistrzem miasta Ustroń i oceniam tą kadencję jako bardzo dynamiczną. Na samym początku w zasadzie pandemia. Mierzyliśmy się z nowymi wyzwaniami, budowaliśmy w zasadzie częściowo od dołu ten system pomocowy, dopiero potem kierunkowany już jakimiś zarządzeniami, które pojawiały się no, z lekkim opóźnieniem. Więc musieliśmy kreatywnie tą sytuację jakoś sobie tutaj ułożyć na terenie miasta. Kolejna rzecz to właśnie teraz wojna i ta pomoc, która jest. Kolejne wyzwania przed nami. Myślę, że jakoś egzamin zdajemy chyba. Wyzwania będą ogromne, ponieważ pojawi się dodatkowa liczba osób, które będzie trzeba zaopatrzyć administracyjnie. Ja już nie mówię o tej podstawowej pomocy, o noclegu, ale chcemy również stworzyć bazę dla firm z terenu Ustronia, które będą mogły zgłaszać zapotrzebowanie na pracowników. Bo myślimy o długofalowym zabezpieczeniu tych osób i zapewnieniu im też jakiegoś bytu i częściowego usamodzielnienia się. Więc to jest wieloaspektowa pomoc. Oczywiście pomoc społeczna będzie obciążona dodatkowymi obowiązkami. Również liczymy się z tym, że niestety te osoby mogą tutaj w Ustroniu na przykład umrzeć. To są takie rzeczy, o których nie myślimy, ale gdzieś będzie... Bo za wcześnie jeszcze o tym myśleć. Dokładnie, ale nie wiemy, w jakim stanie zdrowia te osoby trafią tutaj i być może gmina będzie również zobowiązana do przeprowadzenia pochówków tych osób. Więc myślimy o wielu aspektach i o całej złożoności
tego problemu i liczymy się z tym, że będzie to no, ogromna praca, natomiast wszyscy wykonują ją z dużym zaangażowaniem, za co bardzo serdecznie dziękuję. No, sytuacja rozwija się dynamicznie, także pewnie na bieżąco też będziecie wszystkie aktualne informacje oczywiście udostępniać na stronach miejskich. Oczywiście. Dzisiaj ustalamy rano jedną rzecz. Okazuje się, że z jakichś niezależnych przyczyn jest to, pamiętajmy, wojna. Tak? Osoby nie mogą dotrzeć, są jakieś problemy, albo tak jak przed chwileczką dostaję informację, że chcemy dostarczyć do przejścia granicznego w Dorohusku z Ustronia 6 tysięcy kanapek i ogłaszamy szybko, że potrzebujemy transport w miarę specjalistycznego samochodu, który te kanapki mógłby tam przewieźć. Więc to są niby drobne rzeczy pojedyncze, ale trzeba reagować no, na każdą taką rzecz, gdzieś znaleźć rozwiązanie. A rozpoczęło się wszystko w zasadzie kilka dni temu od przyjścia do mnie jednej z mieszkanek naszego miasta, pani z Ukrainy, która zostawiła syna za granicą i zgłosiła się do nas o pomoc w sprowadzeniu go tutaj. No i od tego w zasadzie rozpoczął się cały ten proces pomocowy i to zaczęło teraz narastać coraz bardziej. No i myślę, że ta skala będzie duża. Udało się sprowadzić tego syna? Czy jak wygląda teraz ta sytuacja? Na razie z przyczyn raz, że obiektywnych, czyli no, przechodzenia walk przez ten teren, alarmów lotniczych, które są, a z drugiej strony też przez osobiste decyzje rodziny, na razie ten chłopiec jeszcze w Ustroniu się nie znalazł. Oczywiście sytuację stale monitorujemy. Jestem w kontakcie również z osobami i ze Lwowa, i ze Stanisławowa, które są nam w stanie pomóc przez jakieś takie własne kontakty. Staramy się ten problem rozwiązać. Mam nadzieję, że się on pozytywnie sfinalizuje. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję pani, dziękuję państwu. Moim i państwa gościem był burmistrz Ustronia Przemysław Korcz.